Dobry wieczór Państwu. Przewodniczący Rady Państwa, profesor Henryk Jabłoński, przyjął najlepszych studentów, zwycięzców konkursu Primus Inter Pares. Belweder. Gośćmi profesora Jabłońskiego byli studenci reprezentujący 12 wyższych uczelni z całego kraju. Laureaci Primus Inter Pares, pierwszy wśród równych, konkursu organizowanego już po raz kolejny przez Zrzeszenie Studentów Polskich, wyróżniają się wynikami w nauce. W czasie spotkania mówili o swych pierwszych publikacjach, o pracy w studenckim ruchu naukowym, a także o swojej działalności społecznej. Prokuratura Generalna informuje, że w śledztwie w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo księdza Popiełuszki zostały wykonane podstawowe czynności dowodowe, między innymi zakończono badania kryminalistyczne i eksperymenty karno-procesowe. W końcowym stadium opracowania jest opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej o wynikach sekcji zwłok. W rezultacie intensywnych przesłuchań podejrzani złożyli obszerne wyjaśnienia na temat okoliczności uprowadzenia i pozbawienia życia księdza Jerzego Popiełuszki. W końcowym stadium pozostaje realizacja innych czynności dowodowych, w tym przesłuchań świadków, oględzin dokumentów i tym podobne. W najbliższym czasie, po wykonaniu przewidzianych prawem czynności procesowych, prokuratura przystąpi do opracowania aktu oskarżenia. W dalszym ciągu prowadzone są przez prokuraturę i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych energiczne czynności zmierzające do ustalenia ewentualnych inspiratorów przestępstwa. W nawiązaniu do komunikatu z 16 listopada Prokuratura Generalna informuje, że w Warszawie, w Krakowie i Wrocławiu tamtejsze prokuratury wojewódzkie na wniosek organów resortu spraw wewnętrznych kontynuowały rozmowy ostrzegawcze z osobami, które pod pozorem obrony rzekomo zagrożonych praw obywatelskich inicjowały powołanie nielegalnych struktur organizacyjnych. We właściwych wydziałach spraw społeczno-administracyjnych urzędów wojewódzkich osobom tym przekazano dalsze decyzje administracyjne zakazujące sprzecznej z prawem działalności. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych informuje o zatrzymaniu 16 listopada 1984 roku Kazimierza Mijala, który w 1966 roku nielegalnie opuścił Polskę i przebywał za granicą, m.in. w Albanii i Belgii. Po opuszczeniu kraju Kazimierz Mijal kierował działalnością tzw. Komunistycznej Partii Polski, występując jako jej sekretarz generalny. Z terenu Albanii i innych państw prowadził działalność polityczną przeciwko interesom Polski. Za pośrednictwem rozgłośni Radia Tirana rozpowszechniał fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz szkalował jej naczelne organy. Te same treści zawierały materiały propagandowe nielegalnie przewożone i kolportowane w Polsce. Hasła i pomówienia głoszone w publikacjach sygnowanych przez Kazimierza Mijala zawierały ostre, demagogiczne ataki na politykę partii i rządu w zakresie kształtowania stosunków wewnętrznych na linię porozumienia, na współdziałanie partii ze stronnictwami politycznymi oraz stosunki państwo-kościół. Kazimierz Mijal przybył do Polski nielegalnie na podstawie fałszywych dokumentów. Przy pomocy wąskiej grupy swoich zwolenników w kraju podjął działalność naruszającą porządek prawny. W czasie zatrzymania odnaleziono większą ilość nielegalnych wydawnictw oraz rękopisy zamierzonych dalszych publikacji. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające. Zainaugurowano obchody 35-lecia Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zamek Królewski na Wawelu. W sali Merliniego uroczyste spotkanie aktywu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego z województw krakowskiego, bielsko-bialskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego z okazji 35. rocznicy Zjednoczenia Ruchu Ludowego. Wśród zaproszonych gości prezes Naczelnego Komitetu ZSL, wiceprezes Rady Ministrów Roman Malinowski. 27 listopada 1949 roku obradował Kongres Jedności Ruchu Ludowego, który ostatecznie zamknął okres politycznego rozbicia wsi i skłócenia klasy chłopskiej. Najbardziej zasłużonych dla polskiej wsi uhonorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. To tyle w tym wydaniu dziennika. Dziękuję Państwu za wspólny wieczór. Do zobaczenia.